Pipe bomby! Let's go! Shit. Ty, a jakby to przewieźć delikatnie? Cześć, drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Teardown, albo Teardown, albo jak kto woli, po prostu symulator, gdzie możemy rozwalać sobie wszystko. Bardzo dziękuję za wszystkie przyjmowanie odcinków, normalnie rozumiesz, nie, polska mowa, dokładnie. Bardzo fajnie gra mi się w tą gierkę, naprawdę nagrywam w dalszym ciągu wszystko jednego dnia i tych odcinków troszkę wyszło i jeszcze troszkę, mam nadzieję, wyjdzie. Oczywiście wiadomo, łapeczka w górę dla zasięgu i subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zapraszam, odsyłam oczywiście serdecznie, jak najbardziej. A teraz bez modnego mojego pitolenia, 3, 2, 1, go, intro! Ostatnio męczyliśmy się z wieżą dosyć mocno, w sumie nawet bardziej niż się tak naprawdę spodziewałem, ale no, o mój Boże, ktoś przewrócił wieżę, totalnie zdemolował, ja nie wiem kto to mógł być, nie wiem kto to mógł być. Okej, okay. Looking better. They turned the gas back on, coffee never tastes better. I was skeptical about working with Mr. Wu in the first place, but he does pay well, so does the new client, Lee Chemicals. Did he contact you directly? Nam. Gordon really took his one step too far. You probably heard it on the news, but he hit my tower, the Lee Tower. The only way to get to him is to strike where his fat wallet can't protect him. Okej, dobra, wszystko rozumiem, normalnie będziemy kraść dzieła sztuki. Przepraszam za mój kaleczony angielski. Ja ogarniam, co się dzieje, ogarniam, jak to mniej więcej czytać, ale po prostu wiecie, ja uczyłem się niemieckiego w podstawówce i w gimnazjum, kiedy wy na przykład uczycie się, czy uczyliście się, prawda, angielskiego, więc ja generalnie angielskiego się nauczyłem z gier i z filmów. Dużo jeszcze przede mną nauki, ale i tak radzę sobie dobrze. Więc odpitol się. Dobra, mamy naszą łódź ucieczkową. Tu możemy się spio... łąć. Dobra, okej. Jesteśmy... Tak, jesteśmy tu, gdzie ostatnio topiliśmy samochody i teraz naszym zadaniem będzie ogarnięcie obrazów, których jest tutaj kilka, tak? Okej. Grand House, Master Bedroom, Nightclub. Ne. Mamy troszeczkę tego. Wymaganych, powiedzmy, jest 4, opcjonalne są 2, więc 4 obrazy tak czy inaczej będziemy musieli zabrać. No, może być to dosyć trudne, tak mi się przynajmniej wydaje, no bo tak... Kurczę, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Szczególnie, że nie jestem w stanie tak jakby sobie tego nigdzie tam załadować wcześniej czy coś, tylko już będę musiał od razu z tym uciekać, co nie? Co prawda byłem w tym domu, no ale ale trochę może być problem, jeżeli chodzi o jakąś taką tutaj kolejność tego wszystkiego. No bo patrząc nawet po tym, nie? Tutaj mamy łódź ucieczki. Tu mamy najdalej położone miejsce i tutaj również, więc te punkty wydaje mi się odpadają. Tu w ogóle, o Jezus, parę, ten to w ogóle, to nie ma w ogóle co patrzeć. Więc skupiłbym się tutaj na tych, czyli tu mamy te 4, nie no, to na tych 4 albo na tych 4. No, któryś z tych w każdym razie będziemy musieli ogarnąć, tak, żebyśmy mieli tutaj do ucieczki, nie? No i to nie będzie takie hop-siup w zasadzie, no bo jedno mamy aż... Tutaj? Tak, tutaj, aż w tej budce. I podejrzewam, że wszystko jest przypięte do alarmu, prawda? No oczywiście. I ja pitole. To będzie naprawdę trudne w takim razie. Bardzo trudne to będzie. Okej, no dobra. Jedyne, co mogę zrobić, to transportować się samochodem, bo wtedy teoretycznie jestem w stanie podlecieć. Wziąć najpierw to, podlecieć... moment, gdzie jest drugie? Podlecieć tu, stąd przejść tu. No ale jeszcze potrzebujemy tego jednego. O kurde. Albo stąd podjechać tu, potem wlecieć tu, wziąć to i to będzie bardzo, ale to bardzo przerąbana misja. Serio. Naprawdę. Tak teraz rozkminiam, że to będzie straszne. To po prostu będzie straszne. Bo to jest tam na dole, tak? No tak. I weź stąd i szybko do domu. I to wszystko w minutę, bo za każdym razem jest minuta, więc... To też jest przerąbane. Ja pitole!
Mogę sobie co prawda tutaj oczyścić drogę. Mogę sobie, kurczę, tutaj... Ja nie, no serio, na razie nie mam pomysłu, powiem wam. Bardzo nie mam pomysłu. Bo mogę sobie, co prawda tutaj mówię, utorować drogę jakkolwiek, żeby mieć to otworzone i to jest wszystko, co mogę zrobić tak naprawdę. Chyba, że sobie poustawiam samochody w różnych miejscach i będę mógł się transportować szybciej. Ej, to nie jest głupie. Czekaj. Ja to zrobię, ja to ogarnę, tylko tak. Tu muszę sobie ustawić autko. I wtedy jak sobie podlecę, wsiadam do auta i jadę sobie bezpośrednio, tak, bezpośrednio tam. Tu jakieś takie by się przydało, o to na przykład sobie weźmiemy. Bo mamy dużo samochodów, gra jakby same nas tutaj, można by powiedzieć, edukuje, co powinniśmy zrobić. Wydaje mi się, że użycie aut jest tutaj kluczowe, jeżeli chodzi o czas. I teraz możemy sobie tu wjechać. Łódź ucieczkową mamy z tej strony. No tak, dokładnie. To teraz tak, tu byśmy mogli sobie... Czy jestem w stanie stąd wyskoczyć później? Nie, stąd byśmy wyskakiwali. To podjechalibyśmy sobie tutaj. O. O mój Boże. Za dużo efektów. Zdecydowanie za dużo efektów. Czekaj, przejedź tu, dawaj, no. Dawaj. O mój Boże. Dobra. Zrobilibyśmy sobie... O. I tu wtedy bezpośrednio... No też mogę tak jakby do auta wskoczyć, bo dzięki temu minimalnie szybciej się dostanę do łodzi, nie? Coś w tym stylu. Czekaj, bym sobie tu ustawił, no bo wtedy przejedziemy, pyk, pyk, pyk i do łodzi, nie? Stąd wyskakuję i tam. No jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie to zrobić. Squicksave'ujemy sobie tutaj. Miałem przed chwilą niezbyt fajną sytuację, bo dosłownie momentalnie... Jak skończyłem nagrywać poprzedni odcinek, zacząłem nagrywać kolejny, to po minucie dwóch wywaliło mi bluescreena. I z tego co czytałem w systemie, to rzekomo było to spowodowane jakąś tam spadkiem, jak to się nazywa, no, zasilania czy coś w tym stylu. I to jest dosyć interesujące. Dobra, poczekaj, bo mamy to tutaj. No i mamy tutaj bezpośrednio windę, ale możemy też stąd wyskoczyć i mamy wtedy tutaj auto, nie? Chodź, ma wszystko, będę rozwalał, dawaj to, Także mamy w razie czego tutaj auto, no wszystko spoko, nie? Tylko ja jeszcze się muszę dostać, czekaj, weź to pootwieraj, wszystko, dobra. Ja jeszcze się muszę dostać tutaj, bo tu jeszcze... Czekaj, gdzie to jest? Bo jeszcze tu gdzieś było. Wait. Ej, no tu były dwa... Łe, co? Czekaj, ja to ominąłem jakoś. To jest, podejrzewam, chyba niżej, nie? Chyba tak. Bo tutaj mamy jedno, a to... Master bedroom. Nie, no master bedroom to będzie chyba tutaj. Nie, to nie jest w ogóle bedroom. Chcecie mi powiedzieć, że to jest niżej? Chcecie mi powiedzieć, że to jest niżej, kuźwa? Ja rozwaliłem windę w tym... Chyba tak. Ale działa! Wait. Gdzie to jest? Puśćcie mnie! Nie mogę znaleźć tego pomieszczenia w ogóle, lol. Jak ja mam rozplanować mój master plan, skoro nie mogę znaleźć w ogóle tego pomieszczenia? W ogóle czemu tu nie ma normalnych schodów? Tylko są windy. Gdzie ty kuźwa jesteś? Tutaj. Czyli jeszcze poziom wyżej. Okej. Teraz to już ma sens. Ała! Serio, ja nie wiem jak ja to zrobię. Ja tego nie widzę. Ja tego serio nie widzę. Nie dość, że błądzę po tym domu. Czekaj, bo to muszę teraz sprowadzić windę na dół. I teraz muszę pojechać do góry. I wyżej się nie da w zasadzie już, nie? Nie, da się wyżej! Wait. Czyli teoretycznie winda jest tutaj... Jest tutaj dobrym... Dobrym patentem, żeby... Wziąć wtedy z samej góry... Tu... I tu. No to jest jako ostatnie wtedy.
Tylko weź to ogarnij wszystko z windami, ja pierdzielę. Tak, to jest tutaj, o kurde. Ale czekaj. Czy ja tutaj nie jestem w stanie lepiej jakoś tego ogarnąć? O, dzień dobry. Proszę bardzo. Bo jestem w stanie stąd... O, shit! Au. Jestem w stanie stąd przeskoczyć tu. I wtedy już prosta droga tam. To jest do zrobienia. To akurat jest do zrobienia. Tylko poczekaj, bo to jest ten i ten. A jeszcze mamy tu. Podsumujmy, od czego zaczynamy. Bo ja bym chyba zaczął odtąd. Potem lecimy tu, bo to jest taka najdłuższa chyba trasa. Potem lecimy do domu. Bierzemy to, to i uciekamy. I to wszystko w minutę. Bez samochodów nie ma opcji. Ja muszę dobrze ogarnąć przede wszystkim wejście tutaj. To jest największy problem, bo generalnie, skoro to będzie naszym drugim punktem, to ja muszę dobrze tu wymasterować tą trasę. Czyli... Tam jak sobie podłożyłem auto, tu by musiało być jeszcze jedno auto, żebym wbił się tu, miał windę przygotowaną, pojechał nią na samą górę i z samej góry zeskoczył na ten poziom niżej. To jest moim zdaniem jedyna sensowna opcja w tym momencie. Czyli tu lecimy na samą górę, tu jesteśmy wtedy. I stąd musimy przeskoczyć tu. Ja sobie bym to rozwalił. Nie po to mam, kuźwa, shotguna do rozdupcania, żeby się tu, kurde, zastanawiać. O. I wtedy stąd lecę tu, lecę po tamten obraz i uciekam do końca. Wydaje mi się, że to jest najlepszy możliwy plan. Jedynie jeszcze zastanawiam się, ile czasu zajmie mi dostanie się z budki tam i tutaj, nie? Tego się tylko boję. Ale dobra, quick save'uś. Mamy przygotowaną jakąś tam część. Mamy na pewno przygotowane auto z pod tej... spod tego namiotu, tak? Tu, żeby podjechać sobie w tym miejscu. Teoretycznie tym autem, jakby mi dobrze poszło, no to bym wjechał po prostu tutaj, tak? Bezpośrednio do domu. Jest jakaś opcja. Natomiast... pod wpływem stresu różnie mogę jechać. I teraz tak. Na pewno musimy mieć jeszcze auto, żeby spod tej budki przejechać tu bezpośrednio. I to na pełnej. Po prostu na pełnej. I to jest do zrobienia. To jest kuźwa do zrobienia. Bierzemy sobie na przykład to auto. Lecimy tu. I wtedy bezpośrednio tam. Oś. Dobra. Nic się nie stało. Dobra, miejmy nadzieję, że to jakoś wyjdzie, nie? Okej, okay, quick save. Próbujemy, po prostu. Muszę zobaczyć po prostu, ile mi to czasu zajmie, nie? Dobra. Dobra, nie, to nie wyjdzie. Pół minuty, ja pierdzielę. Nie no, ja tu będę biegł strasznie długo. Ja pitole, ale to jest stres. Jaki to jest stres. Na samą górę, na samą górę, na samą górę. Jeden. I dwa. To. Nie ma opcji, że ja zdążę. Nie ma opcji. 5, 4, 3, nie. Zabraknie mi, ja wiem, 5-6 sekund minimum, bo prawie dojechałem. Ja pierdzielę. O, masakra, nie? Dobra. Inny plan w takim razie trzeba tu ogarnąć. O kurde. A może by stąd, tu, do domu i to, czyli nie to, tylko byśmy wzięli ten. To też jest jakaś opcja. To też jest jakaś opcja. Reszta poszła mi w miarę okej. Okay. Tam co prawda zmarnowałem troszeczkę czasu, ale kurde. To jest bardzo trudna misja. Serio. To już jest trudna misja. Pod względem czasu
tego masterowania wszystkiego, naprawdę masakra, nie? Tak, byśmy wzięli stąd, podjechali autem tu. No kurczę, no jestem w stanie to chyba wtedy zrobić. Najgorzej tutaj z tym podjazdem, kurczę. Żebym to dobrze ogarnął, nie? Albo stąd, tu i wtedy stąd podjechać. Może to jest jakaś opcja. Ty, czekaj, może to jest właśnie dobra opcja. Bo byśmy tu sobie wycofali i wtedy bezpośrednio stąd podjedziemy sobie tam. No myślę, że tutaj jak się tak na wprost ustawię, czy tam na skos, to raczej tu fajnie wjadę. Bo tu jest ten problem, że strasznie długo biegnę do tego domu. Bo potem kwestia windy, pyk, pyk i dobra, nie? Czyli zaczynamy stąd, lecimy wtedy tu, wsiadamy potem do auta i jedziemy tam. To jest chyba najlepsza opcja. I stamtąd też mamy auto tutaj. Tylko tu sobie musimy jeszcze przygotować wszystko. Ja pierdzielę, ale stres so much, naprawdę, serio. Bo tam z windą i tego, no nie wiem, czy to mogę jeszcze jakoś przyspieszyć. Wydaje mi się, że już tutaj ciężko, nie? Okej, tu mamy jeszcze jakieś variable. Tu mamy inne auto w ogóle jeszcze. Ty, czekaj, może to auto będzie lepsze, bo ono będzie szybsze na pewno, nie? Ono na pewno będzie szybsze. Tylko pytanie, czekaj, bo to będzie chyba lepsze do... Wow, ale ono jest szybkie. Czekaj, to je możemy sobie ustawić tutaj. Czekaj, przestaw to. Dobra, i przestawiamy tu. No to jest szybsze, więc zawsze dodatkowe sekundy mamy wtedy, nie? To jest, wydaje mi się, kluczowe. Czekaj, tutaj, tutaj, żeby tu już tak, żeby to mieć maksymalnie jak najbliżej. Dobra. Próbujemy. Próbujemy. Fuck, jeszcze raz. Zrąbałem, bo powjechałem w auto, w którym później mam uciec, nie? Aaaa, come on. Dobrze są te quick save'y, naprawdę. Dawaj, 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 go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. 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 Go, 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 go. Go, 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 go. 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 Go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! A! Jest! Jest! Jeszcze 9 sekund zostało! Dobrze! Dobrze! Nie mamy opcjonalnych, ale kuźwa, to było zdecydowanie lepsze. Bo tu bezpośrednio pyk na pełne i potem... Dobrze, auta były tutaj kluczowe, bez kitu, nie? Później tu był problem z tym podjazdem i tam... Okej, dobra. Okej. Okej, naprawdę jest git. Jestem zadowolony, serio, bo to było trudne. To było naprawdę, naprawdę trudne. Jestem zadowolony. Ja pitole, ale stres. O mój Boże, dobra. Tutaj sobie zakończymy, moi drodzy, bo to była jedna misja, ale na ten odcinek mi wystarczy. Szczególnie, że ostatnio męczyłem się o wiele dłużej z tą wieżą, więc tutaj i tak nie było tragedii z tą misją, ale no masakra, nie? Masakra. Dobra, dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście łapeczki w górę, subskrypcje jak najbardziej serdecznie polecam na tym kanale. Jak widzicie, staram się jak mogę, żeby tych odcinków było, bo trochę była przerwa z odcinkami, ale teraz cisnę i nagrywam, żeby było tego więcej. Miłego dzionka wszystkim, do następnego, trzymajcie się i pa, pa!